W Teatrze Miejskim w Jaworze odbyło się rozstrzygnięcie szóstej edycji świątecznego konkursu plastycznego pod tytułem Anielskie Anioły. Konkurs adresowany był do wszystkich mieszkańców Jawora. Wśród najmłodszych za pracę indywidualną tytuł najlepszej otrzymała Julia Rzepka, natomiast za pracę zbiorową grupa ważniaków z Akademii Krasnoludków. Wśród dzieci szkolnych za pracę indywidualną pierwsze miejsce otrzymała Ewa Gronostal a za pracą zbiorową klasa trzecia bez szkoły podstawowej numer 5. Wśród młodzieży i dorosłych pierwsze miejsce zajęła Patrycja Nawrotil.